ale jakiegoś McLarena ściągnęło. Boga panowie. Tak, bo teraz przyczepność się drastycznie zmieniła. On mnie tak brzydko zepchnął. Dobry początek. Na prawo przodzę. Lambo po mojej lewej. Tam z przodu Porsche kontra Lambo. I... Ale z tym deszczem mamy skorzec. Ciężko jest, ale jest inaczej tak naprawdę. No nieźle, ładnie teraz pojechał to na wyjściu. No, ja nie mogę złapać jakoś rytmu na mokrych. A, Łęcz już trzeci? Rozumiem. Łęcz miała to nowy ustawić. Najgorszonek. Bo tłańskim zamknął zaraz w ogóle drogę. Ja może się trochę dać, że się nie wpychałem po tym wewnętrznym, ale... No, tego McLarena tam mocno ściągnęło. O, niedział tutaj ja poślizgami tak chodzi. Wszyscy sołdować, bo... Już nie zrozumiałem. Dobrze, że chociaż gumy są na pierwsze kółko dobrane. Większa wtedy buja bardziej. Tutaj praktycznie się staje. Well done, that's second place. Keep digging. Tam można by do jedynki schodzić na dobrą sprawę. Na mokrym. Ja właśnie wszedłem teraz. Ja mam ślina, muszę mi kurde uciec trochę. Nie, muszę uciec klimatowi. Ja sobie zmieniłem ten kąt kierownicy, bo to jest wyższy górny. A, tu już na wyjściu też kierownicy ciekawie. Już ściąga na zewnętrzną moc. Odłączony. Inżynier mówi, jestem all over your mirrors. Moje lusterka mówią dokładnie to samo, co twój inżynier. Ale nie, mówiła ci o kolce.
A. That's your best first sector so far. Great job. Ja nie wiem, czy mówię moim, czy ogólnie wyścigu. Tak, ta sekwencja zakrętu wyścigu będzie najgorsza. One są tak wolne i tak w przód wyjeżdża. O, o dobrzaniu tych opon to można zapomnieć w tym deszczu. No, mam zielone. Zielone są. A, bo one mają niższą temperaturę pracy, no w sumie racja. Mi się kałuża tutaj w dołku robi. Tak, muszę czuć. Mam... Nie, on ją się przejeżdża. Po prostu to. Mój inżynier mówi, że mam najszybszy drugi sektor. I powiedział to samo. Więc musiałem go poprawić, jak przejechałem za tobą. Ktoś kłamie. A bo dostaliśmy jeden komunikat, bo radio źle przepiął. Ale poślizg na wyjściu. Tak, na wyjściu tam jest kwestia czasu, żeby teraz to wyleć. Już nie goni. Ten sam czas jest cały czas między nami. Jeden błąd. Great first sector. That's your best split time so far. Tak, ale Lambo już chodzi bokiem tutaj na wyjście. Na najgorsze na dwójce jest głupie, tak? Głupie na tym. Wszyscy pasy wygrasują. No, jednak poprawiłem twój sektor, bo znowu mam fastest. Już się robią kałuże na prostej. O, ale boczek. O. Dobra, zszedłem poniżej minuty 13. Minuta 12.99. Co tak odjechałeś z czasem? O, miałem mega bok miałem na tym, na wyjściu na prostej. Bo tam już na prostej też też zaczął stać, nie? Na, już na prostej, poza zakrętem. Dobra, to już wypada. 20 minutes remaining. No
pomyśl, tam do tego, że go straszy. Ale to Lambo na tym mokrym tak pięknie chodzi bokiem. No na tych wolnych zakrętach to wiesz, każdy jeden praktycznie. Brilliant second sector, that's the best time so far. Te 3-4 sekundy do przodu i na tym zakręcie, żeby jechać pełną parą. Tam trzeba wejść na skręconych kołach i jechać. Ja jadę na skręconych kołach pełnym ogniem i wtedy mnie wypycha do tarki ładnie. Tak, tak, ale musisz to wąsko wziąć, nie? Tak, tak, tak. Znowu, Welks, jakiś błąd? Nie, no teraz pojechałem w stu wolniej. Ale ja też miałem to kółko minus 1,5 sekundy, nie? Ja Welksa jeszcze widzę. Ale tu na tych wolnych zakrętach już się zaczyna przesypać. Jakie macie bez lapy? Ja nie miałem wyświetlonego, więc nie wiem. A na kierownicy nie ma? Mam przełączone teraz, poczekaj, mam przełączone na hamulce. Wtedy nie pokazuje. A nie, mam przełączone normalnie. 2.13. Uwaga na wyjściu pod górę, jak się tam do prostej startowej jedzie. Chyba miało jakiegoś przygodu. O kurde, to wszystko na pewno tak proste. Jedź, maleńki, jedź. No, ale ja już w lusterkach widzę oddech śmierci. Jeszcze się oponki nie przegrzewają, więc jest... Aczkolwiek już... Ja robię lampowie. Klimat już jeżdża. Klimat będzie... No, to jest minimum. Tam to Norris. No, tak od razu. 15 minutes to go. A to czy nie idzie się pogoda, czy jak? Co?
dostałem w dupę na starcie. Musiałem pierwsze okrążenie. Od kogo? Jechać. Nie wiem, to nie jest istotne już. Musiałem pierwsze okrążenie jechać ze skręconą kierownicą 45 stopni. Ojej. To lipa już. Do podstopu, mimo to stałem w podstopie, żeby mnie naprawili. Wiesz, jechał w ciebie tak samo. Na pewno we mnie uderzyłeś, jak dostajesz ciała, to zresztą we mnie uderzyłeś, bo leciałeś bokiem na mnie. No już teraz blisko. Na mnie jakiś Audi padło. To ja. No tylko ja to Audi jeszcze. Ktoś mocno zaboksował. Wtedy strzela, nie? Ale nie wiem, kto to co to w sumie to nieistotne w zasadzie. Ja na czysto dzisiaj panowie, więc od razu mówię. Ja to jak kurde mam na czysto, ja to jak nic. A dlaczego jak wjechałeś do pit stopa, to nie mogłeś zmienić opór? A poproszyłeś się, że kurde ludzie będą czekali? Znaczy przypisałem sobie to bez zmiany pit stopa. Tak, a ustawiłeś ale... ustawiłeś sobie taką, żeby ci opony zmienili? Nie, nie widziałem. Ja mówiłem wczoraj mówić, wiesz, ale mnie nie było wczoraj, bo ja miałem być wieczorem. O rano tam też mu podpowiedziałem już, ale ten... No ma, a, mówiłem, masz dwie opcje, masz tą konfigurację tu nie, ludzie zmieniasz opcje samochodu i... No to tam zmieniamy sobie. I jeszcze masz drugie niżej z strategia postoju, to jest właśnie pit stop, nie? I tam ustawiasz, no jakie opony ci będą zmieniali. Naprawdę, czy chcesz, żeby ci dopomniali coś tam, czy nie chcesz czegoś, bo się możesz sobie nawet ustawić, wiesz, strategię dla szkody, potem dla, nie wiem, stopu. Nie, za wcześnie. Drugi sektor ok, ale pierwszy i trzeci was tak. Jeżeli masz wszystko w porządku z podzielnością, wiesz, uwagi, to możesz to zrobić w czasie jazdy, nie? No ale tam też możesz sobie parę strategii wybrać, nie? To nie może być strategii i tam się budować. Jakim sposobem mam fastest lap of the race, a QL się do mnie zbliża w lusterku? Twój inżynier robi... Może być malutka różnica między nami. Słuchajcie, mam dla was rebus. Słuchaj, Liwa, co to jest? Wchodzi jednym uchem, wchodzi drugim, ale mimo wszystko zostaje w głowie. Słyszałem to kiedyś. Kilof! No tak. Co? Tak nie widzę. Liwar kiśnie. Zapisz sobie. Jak ja to już benzin za dziubie kilofą, to nam będzie nie kawał już. Wszystko, na kliki wszystko jest fajnie, gdyby nie ta kałuża na prostej startowej, na ostatnim zakręcie. Poza tym jest okej. Ona nawet na łetach jest do kitu. Co? Ona nawet na mokrych jest, na deszczówkach jest do kitu. Ale to w ogóle, jak w nią wjeżdżasz, to jedziesz prosto, nie masz w ogóle nic. Tak jak po planin dostałem, że... Aha. No bo nie mam bieżnika nic, no nie? No tak, to prawda. Poza tym stor jest już taki w miarę przejrzysty na znaczniku. Szczególnie drugi sektor. Drugi sektor jest bardzo blisko.
pressure. Come on, keep at him. You're going to get past him. Nie, ja już nie wiem czemu mam masakrycznie przegrzane opony. A ja w ogóle? Ja nie wiem czemu mam zielone. Ja mam poniżej 90 wszystkie, minus przednia 94. Prawdopodobnie za mocno dokręcasz kierownicę na zakrętach. Mam tak samo jak tu, przednia lewa tylko na 90, teraz ta. Najlepszy czas drugiego sektora mam. Brawo! Ale ten ostatni zakręt, to nie wiem jeszcze jak go przejdę. Ja mam 46 i mam wszystko na zielono. Dobra, ja jadę po śliki. Udało się? 3,5 sekundy lepszy czas. 2,14. Jak jedziesz po śliki i robisz Hamiltona, to ja robię Norrisa. Mówię zespołowi shut up i jadę dalej. Ja tylko kurde nie... Pomylił znowu i nie przejechał mi pisał. Ja jestem za. Chociaż wczoraj przyjechałem raz z tym pitstop, oczywiście bez tego, w którym drugi tak bez zatwarcia. Do stopnie na lewej przedniej po pierwszym zakręcie. On jest taki bardzo wymagający. O, tam dostaję, tak. Nie umiałem zejść. Ale 100 stopni to jest luz jeszcze. Same ekrany za jedną prędkość poprzy. Nie wiem, gdzie jest ten ten. Nie wiem, co się włącza. Gdzie jest ta linia. Zostałem na linii, a tam jest znaczek. 7 minutes remaining. To jest taki znaczek. Tak. Tam gdzie jest znaczek ograniczenia. Tak, a mi kurde nie ukarało. Nagrzane opony mam, uwaga. Nagrzane masz powiedzieć. Zapomniałem. To dobrze, to plus. Bardzo plus. Jestem też na stylu. Chodź, bacie, kurde, tej sobie jeszcze dzisiaj. Podpalę swoje wam. Ja czekam. Wiem, że czekam, bo mi już chyba zbierasz czasu pisać. Dobra, to ja się rozłączę, panie, trzymajcie się do jutra. No, hej. Arka. To musisz zakładać, że zjechała na tych dłuższych okolach, bo tego tak bardzo musisz. Ja spróbuję, dla jaj choćby. To jest trening, nie? Więc trzeba testować. Zostały 3 okrążenia praktycznie rzecz biorąc, także... Myślę, że dogonię 30 sekund. Zobaczymy. Jeśli tak, to dodam jeszcze jedną pogodę. 10 sekund na okrążeniu musiałbyś. Nie, bo w 45-minutowy nie da się przejechać na łytach całego. Ja dzisiaj testowałem. Woda, bo nam się dodać jeszcze jedną... Mówiłem ci, że się nie da. Nie, w sensie nie da się przejechać na łytach, gdy się ociepla. Jakby całe 4 minuty padało, to by się dało przejechać. Żeby po prostu szybciej padało i żeby się zrobiło na ten. Nie, bo będzie... Nie, został jak jest, nie zmieniajmy. Za późno na zmiany mi się wydaje. Tak. To jest dzień przed wyścigiem. A to nie jest zmiana pogody, pogoda będzie taka sama. Tylko żeby jedno by trwało krócej, drugie dłużej. Czyli będzie zmiana. No nie, bo tak samo wypadało, potem będzie skończyła, a potem mgła.
Indyczny. To zimno, zimno wstępie czasu. Dziesięć sekund na kółku, jakbym jechał tym takim swoim normalnym tempem, to jest do zrobienia. Musiałbyś robić dwuminutowe czasy, musiałbyś robić, bo robię 20. To byś mnie dogonił jeszcze, no. Po 10, 2:11. Minutes to go. That's your fastest second sector so far. Great job, keep it up. Oh, sorry, Angela. Ja nie wymieniłem opon właśnie i tak powiem, że... A jedziesz strasznie wolno, nie? 2:09 no, bo stary się nie da na tym, bo tak leci na bok, że... A ja właśnie już chciałem tak zobaczyć właśnie, że czy dam radę. A jedziesz bez pit stopu, na mokrych? Na mokrych jadę, tak, tak. No tak, ja. No, 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 tego nie mogę się tutaj, wiesz. Niemiło, niemiło. Na ostatnim zakręcie? Tak, ostatni zakręt i wjechałem go za szeroko. Musiałem wyprostować na prostych kołach w kałuże, już było po zawodach. Także... Poszło w krzaki. Ale miałem deltę minus 6. Ja nie zmieniałem też tego tytułu, bo ja chciałem sprawdzić, do jakiego momentu muszę już da się jeszcze jechać na tym torze. Cały czas się da jechać, tylko że wolno. Tak, ale no, tam gdzie ten czas, żeby utrzymać tempo, co nie? Czas swój poprawię w ogóle. Tego kółka, to było śmieszne teraz. To już 2 minuty zostało. Ostatnie okrążenie zaraz. Mam fastest sector so far. Ja za szybko na tym ponownie pojadę, nie wiem, więc spokojnie. Testowaliście już samochody do Gran Turismo? Nie włączyłem tej gry od tego wyścigu. Ja też nie. Nawet nie wiem, jakie są samochody. Ja jechałem, ja przejechałem dwa kółka na tym torze Alfon. Ja wiem, że mam... A nie, to Alfa teraz. Słyszałem tylko, że jakieś właśnie Alfa i Ferrari, ale nie wiem jakie. Dino. Aha. To jest stare nie, takie. Ferrari podobno, masakra jest Ferrari podobno. Ktoś tam pisał. No, ale tylko jedno to jest, że znam tor. A jaki jest tor? William Street. A, czyli... Aha, okej. Okay. To coś kojarzy coś, no. Amerykański. Realizowany przeze mnie. Sianie pola. Ja dopiero w weekend włączę, bo na razie PC. Ja w poniedziałek. Nie chcę stylu jazdy zmieniać. Ja pewnie też w poniedziałek, bo jutro nie włączę. Jak żonka przyjedzie, to nie będzie czasu. A kiedy żona wraca? W sobotę. To się będzie działo.
Biedni sąsiedzi. Śliwa, daleko nie masz, spadaj po kurwa tablety, to ci załatwię. Stary, jeszcze im podziękuję. Chłopcy, tam raz na czas, kamagra, opiec, trzeba mu ci lecieć, stary. Idę po twoje lewy, Livar. Dzięki. Aleś go obił. On tak na początku dostał, wiesz? Taki tuning. Tak. To było... To było Kurde, zabijam włos. Całe wyszczy dobrze. Całe wyszczy dobrze i zabijam włos. Zużycie opon najbardziej lewa 82% jeszcze dobra. 18% zużycia. Chodziło mi o to, co podał, żeby ustawić na przykład deszcz, potem zachmurzenie małe, znowu zachmurzenie małe i na potem mgłę. To tam przesnie bardziej. No właśnie o to mi chodzi, żeby wymusić jednak ten pizzę. Powiem ci tyle... Ale on będzie i tak wymuszany, nie da się dojechać, ja sprawdzałem też. Tak, ja też się sprawdzałem, na 45 minutach trzeba opony zmienić. Widzisz, nie działa. Tutaj widzisz, niby mogę jechać, ale tak ktoś kurwa więcej się dogonić nie za bardzo. Nie, się nie to jest, zobacz, ja z 30 sekund na jednym kółku szedłem na 23-26. To nie ma opcji, żebym go nie dogonił jeszcze w 15 minut, bez problemu. A no tak, bo tak mamy krócej coś, co nie? Tak, to jest krócej. No, to też fakt. No, prezenie rozwiązałem. A popełniłem błąd jeszcze jeden taki, który mnie wycofał jeszcze 10 sekund w dół. No ja też. Wiesz, mi bynajmniej się jedzie gorzej na tych oponach, nie umiem za bardzo. No ja ci też jeden błąd popełniłem, na wyjściu na prostą. Poszedłem ostrym bokiem. Myślałem się ratować. Mnie to totalnie obróciło. Jeszcze miałem 10 sekund karę z pistoletem. Kurwa, ten pistolet będzie bardzo. Jeszcze jedno, góra, dwa okrążenie i bym mangarę do. Ta. To mam na hulaj nodze. Zacznij na rozjazdowy dopad. Jadę z tyłu dopad, Simaczku, powiedz mi. Ale to jest to, co nie wspominam. PC2 oczywiście, bo tam reszta to kuleje. Ale nie, mówię, że teraz jeszcze dwa okrążenia. Ale żartuję, no pewnie, że tak, na tym oponach stary to... Nie miałbym szans, Simaczku, poważnie, tutaj to byłoby dupa wbita. A fajnie już się tam doganiałem przed zmianą opon, ale popełniłem błąd. Uciekłeś mi, to mówię, zmieniam, ryzykuję. Nie dojadę do pitu, bo sobie wolno jechałem. Ale... tak, bez problemu bym ci doszedł. 2-4, zobacz. 2-4, a ty 2-9. No to różnica jest, wiesz, 5 sekund. Ogromna. I to ja jeszcze, wiesz, jechałem mocno asekuracyjnie. 6 okrążeń byś miał. Ale wiecie, jutro dojdzie Martusia jeszcze, tak? Mikiego wywaliło. Fajnie, wyścig mi się wyszedł. Chyba nie. Jak będę jutro trzeci, to będę happy, kurde.